Cześć, był film na temat klocków hamulcowych, jakie wybrać. Teraz film na temat tego, jakich nie wybierać, jakich unikać. Zgodnie z wcześniejszym filmem, czyli unikajmy klocków hamulcowych, które są zbudowane z bardzo twardej gumy. Im twardsza guma, tym słabiej ona hamuje. Mimo to, że klocek będzie działał dzięki temu długo, bo się będzie słabo ścierał, to będzie tak naprawdę bardzo słabo hamował. Spadnie deszcz, w ogóle nie będzie hamował. Kolejna sprawa, klocki hamulcowe, które są bardzo krótkie. Krótkie klocki hamulcowe, krótka siła hamowania na małej przestrzeni obręczy koła, będzie hamulec działał słabo. Dlatego im dłuższy klocek hamulcowy, tym lepszy. Krótkich nie wybieramy. Ostatnia sprawa, czyli zagięcie klocka hamulcowego. Jeżeli klocek hamulcowy jest niewygięty, czyli jest prosty, prostą belką, należy także go omijać, gdyż nie będzie on prawidłowo dochodził do całej obręczy koła. Oczywiście także trzeba zwracać uwagę na to, jakie stosujemy klocki hamulcowe. Obydwa muszą być identyczne na przedzie roweru lub tyle. Czyli identyczne klocki hamulcowe po dwóch stronach obręczy koła muszą być zamontowane, gdyż jeżeli będą dwa różne, także siła docisku będzie wtedy niezbilansowana, takie klocki hamulcowe będą hamowały źle lub także mogą w ogóle nie hamować. O klockach hamulcowych, jakich nie wybierać, można powiedzieć tyle. Dzięki wszystkim za uwagę.